Cześć, witam Was serdecznie i zapraszam na projekt Denko, czyli pokażę Wam wszystkie produkty, które w ostatnim czasie zużyłam i pokrótce o nich opowiem. Zawsze pokazuję Wam też następców tych produktów, ale w związku z tym, że projekt Denko był u mnie ostatnio bardzo przyspieszony ze względu na przeprowadzkę, chciałam zużyć jak największą ilość produktów, pokażę tylko to, co zużyłam, bo jest tego bardzo dużo. A też nie chciałabym, żebyśmy tu siedzieli 2 godziny, więc skupimy się tylko na tych właśnie zużytych produktach. Mam nadzieję, że tę jednorazową zmianę mi wybaczycie. Także ostatni projekt Denko w tym mieszkaniu. Póki co, na razie. Zaczynamy. Ja chyba po prostu z tego wielkiego kartonu będę losować te pudełka i opowiadać Wam o poszczególnych produktach. Nie dzielę sobie tego dzisiaj wyjątkowo na kategorię. Pierwsza rzecz to Sweet Secret migdałowy peeling do mycia ciała z Farmony. Lubię Farmony, ale ten produkt tak średnio przypadł mi do gustu, zwłaszcza z tego względu, że ten peelingujący jego efekt był średni, w sensie to nie było takie ścieranie na skórka, jak ja bardzo lubię, było takie lżejsze, no i zapach był przepiękny, ale niestety w opakowaniu był przepiękny, na ciele już nie był aż taki piękny, był troszeczkę chemiczny i ten zapach nie utrzymywał się jakoś tak super długo, więc to taki przeciętniak, jakoś niekoniecznie muszę do niego wracać, no ale był ok, zużyłam. Dwa, szampon, który zawsze mi towarzyszy, gdzieś tam jest w domu, oczywiście używam też innych produktów, teraz obecnie tego z L'Oreala, no ale właśnie zużyłam tutaj dwa, a też nie sama ją używam, dlatego też taka ilość. Ja nie wiem, czy ja coś jeszcze muszę o nim mówić, bo już go tyle razy pokazywałam, także w Denku. Przepięknie myje włosy i odbija u nasady, lekko podnosi, dodaje objętości. Ultimate Volume Shampoo z Gliskóra, jak najbardziej na tak. O, mam tu jeszcze do szamponu odżywkę, którą bardzo lubię, z L'Oreala Fibrology. To jest ta nadająca objętości. Mi się bardzo, bardzo podoba jej zapach. No i podoba mi się to, że ona faktycznie też lekko te włosy u nasady odbija, absolutnie ich nie obciąża, więc dla mnie zawsze super. No to kolejna rzecz do ciała. To już leżało bardzo długo u mnie. Bardzo dawno temu to zużyłam, bo to robiło za podstawkę pod kwiatek. Nie pytajcie. Creme de corps, tak to się chyba nazywa. Grejpfrutowe masło do ciała z Kielsa. Kielsa kocham i uwielbiam, zwłaszcza do twarzy. To masło było bardzo fajne, bo było takiej piankowej konsystencji, szybko się wchłaniało i bardzo dobrze nawilżało, no i przepięknie pachniało grejpfrutem. Ja uwielbiam takie cytrusowe zapachy. No ale teraz jest pytanie, to masło jest, kosztuje 153 zł. Czy masło za 153 zł jest konieczne? Uważam, że nie. Bardzo dobry produkt, jeżeli się nad nim zastanawiacie, bierzcie, ale są inne, tańsze, bardzo dobrze nawilżające i fajne produkty. No właśnie, tutaj mam na przykład takie małe masełko Super Supreme Body Butter z Sephory. I to było jakieś takie shea butter, całkiem małe, więc szybko je zużyłam. Bardzo nie lubię, jak nie ma gramatury, albo jest w uncjach podana chyba. A ja tak się nie znam za bardzo. Chyba jedna uncja to 28 gram, 3 uncje? Nie wiem, dobra, nie będę zgadywać, bo to nie ma sensu. Masełko bardzo fajnie nawilżające i też szybko się wchłaniające, takie fajne, otulające i bardzo ładnie pachnące. Dla mnie to jest maśle najważniejsze, żeby się w miarę szybko wchłaniało, dobrze nawilżało i ładnie pachniało. To z kolei zupełnie inny zapach, właśnie taki zapach czystości, zapach kosmetyku. To jest masło shea, więc większość z Was może się domyślać, jak ono pachnie. Bardzo przyzwoite masło i myślę, że z chęcią jeszcze kiedyś bym do niego wróciła. Jeszcze jedno masło, w zasadzie balsam, się uwzięłam na nie. A, no musiałam zużyć, no co? Pure Seduction, Red Plum i Freesia z Victoria's Secret. I to też jest bardzo, bardzo przyzwoite, bo fajnie nawilżające, o wiele lżejsze niż masło, bo to czuć ewidentnie, że to jest balsam. No i co tutaj chyba jest taką rzeczą, którą trzeba wypunktować, że ono dobrze nawilża, fajnie się wchłania, ale przede wszystkim zapach. Ja myślę, że kosmetyki Victoria's Secret słyną właśnie z tego, że te zapachy są bardzo niepowtarzalne, bardzo dobrze dopracowane, bardzo intensywne. No i ten zapach utrzymywał się na ciele bardzo długo, aż chyba go nie zmyłam. No może nie aż tak długo, ale zdecydowanie fajny produkt. Trzy mydła do rąk. Yoop, dziurawiec, nie, to było pod prysznic. O, widzicie, naturalny żel pod prysznic. I ja bardzo lubię ten Yoop i nie wiem, czy tutaj coś mam jeszcze więcej mówić. Nie do końca przypadła mi do gustu ta seria tych takich dziurawiec, kadzidło i tak dalej, ale z tych trzech, które tam były, ten dziurawiec najbardziej mi przypasował, no i właśnie ten zużyłam, resztę rozdałam i wiem, że osoby były bardzo, bardzo zadowolone, które go dostały. No i ja, co mam powiedzieć, no bardzo to lubię. Pompka, przepiękny design, fajne opakowanie,
myć, myję, jest ekstra. Tak. Za to ten zapach bardzo wpisał się w moje gusta. To jest naturalne mydło w płynie, już tym razem do rąk. Mydło zimowe i powiem Wam, że właśnie to było takie moje świąteczne mydło. Oczywiście wystarczyło na długo, długo więcej i dopiero niedawno się skończyło. Ale ten zapach pomarańczy, goździków i wszystkiego, co tam do tego i wszystkiego, co tam do tego mydła zostało włożone, bardzo, bardzo mi się spodobał. No i tutaj Dove to jest coś, do czego ja często wracam jako mydło do rąk, no bo ono ładnie nawilża, rąk nie przesusza, przepięknie pachnie, ta wersja ogórkowa to chyba moja ulubiona. No i z tego, co mi się wydaje, ostatni produkt do ciała, czyli pianka z Rituals Happy Buddha, Sweet Orange i Cedr. Bardzo mi się to podoba, uwielbiam ten produkt, to jest jakiś taki ulubieniec wszechczasów. Raz z tego względu, że ta pianka jest super wydajna i bardzo przyjemna w użyciu. Odrobinka wystarczy, żeby umyć całe ciało. To te zapachy są genialne. No i ten zapach akurat jest taki moim zdaniem bardzo energetyzujący i pobudzający, więc bardzo fajnie mi się go używało rano, bo to jeszcze taki dodatkowy zastrzyk energii. Na pewno do tego produktu wrócę. Na pewno. No to teraz jeszcze pielęgnacja stóp i dłoni. Tutaj też się zadziało. Złuszczająca maska do stóp. Obowiązek w mojej kosmetyczce, zawsze to u siebie mam. To jest taki zabieg na stopy, które nakładamy skarpetki na 60 do 90 minut i po kilku dniach, po 4-5 zaczyna nam się złuszczać skóra, złuszcza się absolutnie do zera, mamy świeżutkie stópki, to jak półka, nie ma wlęcia. Ja nie lubię robić przy stopach, pewnie to o mnie wiecie, więc to jest dla mnie idealne rozwiązanie, bo oglądam film, zakładam maskę, a potem samo się złuszcza, wystarczy tylko poodkurzać. Lepiej być nie może. No i testowałam kilka rodzajów i te z Elbiotyki sprawdzają się u mnie póki co najlepiej. Jeszcze do stóp właśnie to mi też pomaga, zwłaszcza jak mam tę maskę, albo raczej efekt złuszczania po tej masce, czyli wygładzający peeling do stóp. Tu jeszcze troszeczkę go zostało, to jest z Evre peeling. Jeżeli szukacie fajnego, ostrego, złuszczającego peelingu do stóp, to ten z Evre bardzo, bardzo Wam polecam. Tu mi jeszcze chyba na raz czy dwa zostało, ale już właśnie dorzuciłam takie produkty, które są na wykończeniu. Wiem, że wylądują w koszu i już nie będę miała okazji Wam ich pokazać. Dwa kremy. Jak właśnie panna Joanna używa kosmetyki, rozcina i do zera, ekonomicznie ma być. Yoop herbata, krem do rąk, bardzo przypadł mi do gustu, już kilkakrotnie Wam go polecałam. Herbata chyba mój ulubiony zapach, przepięknie pachnie, naprawdę. No i fajnie nawilża i szybciutko się wchłania. Jestem z niego super zadowolona, no i super mi się podoba to metalowe opakowanie, które można faktycznie do zera zużyć. EOS krem do rąk, to był taki mój krem w torebce. On ładnie pachniał, spoko nawilżał, może właśnie nie, on tak średnio nawilżał, ale szybko się wchłaniał, więc taki do torebki był idealny, ale jakoś szału na mnie nie zrobił. Zwłaszcza jak na to, jaki kiedyś był na niego szałp, jaki był hype na markę EOS, to dla mnie taki średniak. Jest dużo innych, fajnych, tańszych kremów. No to teraz twarz i kilka rzeczy też z kolorówki mam. To polecałam w ulubieńcach miesiąca którychś. I wiele, albo w 5 za 10 i wiele z Was napisało, że się na ten produkt skusi, bo to absolutnie trafiło do moich ulubieńców, czyli 02 Ideal Balancer, nawilżający płyn micelarny do demakijażu twarzy i oczu. Niska cena, bardzo fajna aplikacja, przepięknie zmywa makijaż i jednocześnie jest taki już fajnie nawilżający właśnie na etapie demakijażu, więc bardzo, bardzo mi się to spodobało i przypadło mi to do gustu i na pewno jak będę już teraz mieszkać w Polsce, to do tego płynu do demakijażu wrócę, bo twarz naprawdę takie przyjemne uczucie, żadnego ściągnięcia, wszystko zmyte. Było super. Gdzieś Wam podlinkuję w opisie ten film, w którym mówiłam więcej o tym produkcie. Tu dwa produkty, których jeszcze nadal używam, ale zaraz już będą na wykończeniu, więc podsumujmy. Physio micelarny żel do oczyszczania twarzy z błękitną algą z Liren i już też kilka razy się u mnie pojawiał i ja cały czas do niego o nim mówię. Taki przeciętniak, wiecie? Nic nie robi, nie robi nic złego. Nie robi krzywdy, i twarz jest po nim oczyszczona, przyjemna, ale też jakoś nie czuję takiego dogłębnego oczyszczenia, jakiegoś super nawilżenia. No po prostu, no, żel myjący do użycia z wodą, no właśnie tak jest. Żel do demakijażu bez spłukiwania, no właśnie nie za bardzo. Delikatne oczyszczanie, nawilżenie i wygładzenie, regulacja pH skóry. Jeżeli szukacie jakiegoś żelu i nie macie co innego wziąć, to Wam się sprawdzi, ale szału nie robi, po prostu. Za to
Wszystko mnie atakuje. Za to jest produkt szałowy i bardzo ubolewam nad tym, że się kończy. Clinique Take the Day Off Cleansing Oil, czyli olejek myjący z Clinique. I to jest mój pierwszy krok w demakijażu. Ściągam rzęsy, nakładam na suchą twarz ten olejek, rozprowadzam, spłukuję wodą i praktycznie wszystko mam rozpuszczone i ściągnięte z twarzy, idealnie oczyszczona, przy tym nawilżona, genialna. Produkt do bardzo szybkiego użycia i dla leniwych ludzi. Czyli nakładamy olejek, zmywamy, zrobione. Jestem oczarowana tym produktem, jak on ładnie ten makijaż ściąga, jak go rozpuszcza i jaką twarz pozostawia. Jeszcze, że to na sucho tak nakładamy. Wszystko mi się w nim podoba i na pewno będę do niego wracać. Przy kliniku będąc mam też to z kalendarza adwentowego i jeszcze gdzieś znalazłam drugie u siebie, które też wykańczam. To jest, właśnie, to wy mi pomogłyście rozszyfrować, co to jest. To jest taki złuszczający tonik, który stosujemy dwa razy dziennie albo raz dziennie, może raz dziennie nawet, bo on jest bardzo silny i mocny i który złuszcza nas na co dzień, tak dość delikatnie, ale na tyle, że nie potrzebujemy już żadnych dodatkowych peelingów, bo on ma właśnie taki efekt złuszczający. Niby tu jest twice a day, to zależy od typu cery. Jeżeli macie tłustą, może i nawet dwa ze skłonnością do wyprysków. Jeżeli suchą, to nie polecam. No i co to robi? To jest przede wszystkim takie mocno, ja wyczuwam w tym alkohol, no i jak posmaruję twarz, to ta twarz przetrę wacikiem. To ta twarz jest dość piekąca, zwłaszcza jak posmaruję to po jakiś, rozprowadzę po jakichś niedoskonałościach. One czuję, że zachodzą w reakcję z tym. No ale problemy skórne ostatnio u mnie coraz częściej się pojawiają. Prawdopodobnie mają podłoże stresowe, ale powiem Wam, że przy tym toniku jest super. A reszta twarzy, tutaj mi się pojawia, a tutaj jest czysto. Reszta twarzy, która nie ma tych niedoskonałości, faktycznie jest taka wygładzona i złuszczona, co bardzo mi się podoba. No i on też świetnie tutaj właśnie na te niedoskonałości działa, więc ja myślę, że może zakupię duże opakowanie i będę po niego częściej sięgać. Z Clinique mam też ten Moisture Surge. To jest koncentrat. Wiele osób myśli, że to jest serum, mylnie, bo to jest koncentrat, który po prostu robi nam bardziej za krem niż na serum, za serum. No i powiem Wam, że ja uwielbiałam ten produkt. Żelowy produkt o bardzo lekkiej, przyjemnej konsystencji, a mocno nawilżający, idealnie nadający się pod makijaż. No i ten podajnik, świetna sprawa. Jeżeli szukacie właśnie czegoś takiego żelowego, nawilżającego, a lekkiego, to ten Clinique sprawdzi się. Mam jeszcze jedną rzecz z Clinique, czyli Pep Start krem pod oczy. Wiecie, że jego absolutnie uwielbiam. Mam jeszcze jeden w zapasie. To jest krem pod oczy, po prostu. On ma taki fajny tutaj właśnie też podajnik, więc automatycznie możemy wykonać przy jego pomocy masaż pod oczami, w okolicy pod oczami i ładnie nawilża i przede wszystkim rozświetla odrobinę te okolice pod oczami, więc jeżeli macie cienie, worki, zmęczone oczy, to jak najbardziej on się u Was sprawdzi. Mam jeszcze dwa kremy pod oczy. Pierwszy z nich to krem na noc Midnight Recovery Eye, czyli ten brat od tego czarodziejskiego olejku koncentratu, który dobrze wiecie, bardzo lubię. No i ten krem też mi się bardzo spodobał i myślę, że będę do niego wracać, bo to jest taki, no czuć to nawilżenie, mocno, głęboko nawilżający krem pod oczy, nakładamy na noc i rano wstajemy piękne i wypoczęte. No może tak nie jest, ale faktycznie czuć jego działanie, bo to nawilżenie jest bardzo, bardzo silne i mocne. Ale bardzo mi się też podoba na... cicho tam. Na noc teraz stosuję ten krem. Jeszcze go tutaj na kilka użyć zostało, ale już go podsumuję. Recibo krem pod oczy poprawia mikrokrążenie, redukuje cienie i obrzęk, wygładza zmarszczki. I ja faktycznie widzę działanie tego kremu, bo widzę, że on te cienie mi redukuje. Zmarszczki może niekoniecznie, bo nie bardzo się zmagam też z jakimś problemem zmarszczek pod oczami, ale cienie i ta opuchlizna, obrzęki. Jak nałożę ten krem, rano wstanę i właśnie ostatnio nie mam takich dużych problemów z okolicą pod oczami. Gdzieś tam jakieś cienie, to wiadomo, ale nie mam takich spuchniętych oczu. Wydaje mi się, że on też ładnie rozświetla, chociaż ja go stosuję na noc, więc to akurat nie jest mi tak bardzo istotne i potrzebne, ale jestem z tego bardzo, bardzo zadowolona. Poza tym, że już o nim wspominałam, że pachnie okrutnie. Strasznie. Bardzo naturalny zapach. Bardzo mi się nie podoba. Bardzo. Ale już jak zużyłam go tyle, to już się pod koniec zdążyłam przyzwyczaić do tego zapachu. No i jakby widziałam jego super działanie, więc mówię, no przeboleję ten zapach. Za to ten produkt pachnie przepięknie. Restoring Yacht Night Creams Aternum. To krem, który stosowałam na noc. Pachnący. Wszystkie te kosmetyki z Aternum tak pachną. No takie cytrusy, takie przyjemne.
Super ten krem był, bo miał genialne nawilżenie, taką oleistą konsystencję, bardzo ładnie się rozprowadzał, ale jednocześnie nie był aż taki ciężki i gęsty, wręcz był taki trochę lejący, ale dalej krem, a przy dotknięciu z twarzą troszeczkę taką oleistą, przyjemną konsystencję nabierał. No jednocześnie było widać, że ta skóra jest taka odżywiona, nawilżona i rozświetlona, bo te tutaj wszystkie witaminki nasze C i te inne robiły taką ładną skórę, także polecam. Jeszcze tutaj chyba na 2-3 razy został mi peeling z Kielsa. Teraz go trochę mniej używam, bo używam właśnie tamtego toniku, ale no myślę, że zużyję go zanim się wyprowadzę. I ja bardzo polecam ten peeling. To jest właśnie taki peeling, jak ja lubię, czyli to jest taka domowa mikrodermabrazja. Malutkie drobinki, ekstra złuszczające. Jak pocieracie o twarz, to czujecie wręcz ból aż momentami, no i złuszcza naprawdę dobrze i skóra po nim wygląda świetnie, także dla mnie super. No dobra, już jesteśmy prawie przy końcówce. Zużyłam jeden zapach, to też, bo już było tak go na ostateczku, mówię, dobra, już nie będę wiozła takiej pustej butelki. Jeden z moich ulubionych zapachów wszechczasów, wiem, że Wy też go kochacie i uwielbiacie, czyli Moschino Cheap and Chic. I love love, o, tak to się nazywa. Przepięknie pachnie. Takie trochę Dolce Gabbana Light Blue, takie trochę mokre słoneczniki, taki trochę zapach wody i powietrza, taki trochę zapach cytrusów. Kocham ten zapach i na pewno będę do niego wracać. Chyba to będzie jeden z pierwszych zakupów, jakie poczynię po przeprowadzce. Trzy rzeczy z kolorówki, dosłownie. Dwie kredki. Pierwsza to kredka z Vibo, którą wiecie, polecałam wielokrotnie, bardzo, bardzo lubię, no ale już się niestety skończyła. 10 zł, piękny kolor, ten 02, fajnie się maluje, fajnie się utrzymuje, nie mam jej absolutnie nic do zarzucenia, zwłaszcza jak za tę cenę. A to jest takie sztosiwo, że to było w ulubieńcach roku, czyli Clinique Super Liner for Brows. Idealna konsystencja, ani zbytnio sucha, ani zbytnio mokra, bardzo cienka, precyzyjna kredka, którą ja po prostu uwielbiałam w przepięknym kolorze 20 Soft Brown. Pomimo tego, że bardzo cienka, to bardzo szybko się nią malowało brwi i bardzo wygodnie. Musicie tego spróbować, jeśli tylko macie okazję, musicie. No i korektor, którego też musicie spróbować, bo ja go absolutnie uwielbiam. Na pewno też jeszcze do niego wrócę. Maybelline Affiniton. Rzadko wyzeruję jakiś korektor. No a tu właśnie mamy wyzerowany Affiniton w kolorze 01 Nude Beige. Wszystko się zgadza. Kolor się zgadza, konsystencja się zgadza, krycie się zgadza. Zarówno pod oczy, nie obciąża tej okolicy, jak i na niedoskonałości. Cały czas tu pokazuję na te niedoskonałości. No tak, bo tu mnie strasznie drażnią. Także jeżeli szukacie fajnego, taniego, drogeryjnego korektora, który nadaje się pod oczy, na niedoskonałości, ładnie kryje, ładnie wygląda na twarzy, również po przypudrowaniu, to Maybelline. A jesteśmy do końca, widzę tutaj mi mruga, że jest 20 kilka minut. Jeżeli dałabym jeszcze następców, to pewnie byśmy tu byli 40. A tak podsumowałam wszystko, kosz, nie zajmują miejsca, lecimy dalej. Ciekawe, kiedy kolejne denko się pojawi. Pewnie trochę czasu minie, bo teraz właśnie jakby dużo kosmetyków mi się rozpoczęło, a to, co już tutaj zużyję, to już pójdzie do kosza, nie wiozę pustych opakowań. Wybaczcie, także cieszmy się tym ostatnim denkiem. No i tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi koniecznie znać, co Was szczególnie zaciekawiło. Tutaj tak po kilka zdań o każdym produkcie, bo chciałam naprawdę to wszystko pokazać, ale mam nadzieję, że jakiś ogląd sytuacji macie. Dajcie mi znać, czego próbowałyście, co się Wam sprawdziło, co Was zaciekawiło, a ja pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia za niedługo.